weźmiemy na pewno wierzbę, taką, co idzie w dół. A tutaj jest ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, miłośnicy aronii, chodźcie tutaj teraz za mną. Jest aronia na nóżce. To jest tutaj to drzewko z tyłu. Nawet ma dwa owocki. Jeżeli ktoś nie lubi krzaka, bo z reguły aronia jest krzaczasta, ja też mam trzy krzaki aronii krzaczastej, a tutaj jest na nóżce, wysoko zaszczepiona i ona później kwitnie w takim białym baldachimie i można sobie te owocki tak zbierać z góry. Ale ciekawostka jest tutaj, zobaczcie. Modrzew szczepiony i on będzie rósł w taką formę kulistą. I taki modrzew chcę właśnie zakupić. I zakupię, tylko mniejszy. Tam róże pnące, różnego rodzaju. Ale mnie interesuje modrzew. Mamuś, który weźmiemy? No to już wybierz taki, żeby był ładny. One wszystkie są ładne, bo one są już uformowane. Ten tak idzie. I tu właśnie jest najgorsze moje zadanie. Wybierz. Ten mi się podoba. Ten mi się, mamuśka, podoba. Ten o. I tego odpinamy. Jak ci się podoba, to wiesz. Tak. O, zobacz. To. No to bierzemy. Drzewek, porzeczek, agrestów. Ile chcecie? Tutaj są porzeczki czarne. Ja mam swoje stare odmiany, ale kusi mnie wziąć tutaj jedną taką. Ładne krzaki. No i oczywiście skuszę się. A co tam? Tą wezmę. Wybór tutaj jest ogromny. I zawsze tutaj kupuję drzewka, bo praktycznie 100% mi się przyjmuje. Chyba że ja coś skiepszczę, no to wtedy jest wypad, ale tak to wszystkie mi się przyjmują, bardzo ładnie owocują i nie ma chorób. Te drzewka tutaj, które się znajdują, są z bardzo dobrych szkółek, wysokiej jakości i one są dobre. Zobaczcie, tutaj są ozdobne w formie krzewów, ale też te same rośliny są w formie już takiej szczepionej na nóżce. Wybór jest ogromny. Ja to tutaj nigdy nie wiem, co mam wziąć. Bez lilak. Też jakiś taki ciekawy. Ale bardzo ciekawa rzecz jest tutaj. Zobaczcie. Jak ładnie uformowana wierzba już jest. Widziałam często na internecie takie właśnie wyplecione i później tutaj to rośnie, to się przycina na różnego rodzaju pergole, altanki. Żebym wiedziała, gdzie, to bym sobie też takie wzięła. Jeszcze kwestia dyskusji i przemyślenia. Piwonie już z pąkami nie dotykam, bo pąków w fazie pąka właśnie się nie dotyka. I kolejne stoisko, gdzie mój rozum wraca do małpiego. Nie wiem, co mam brać. Najlepiej bym wzięła tutaj wszystko. Chyba każda z Was ma to samo, że jak wejdzie do sklepu, gdzie są stoiska czy półki z cebulkami, to amba. A później mężowie mówią tak, na cholereś ty tego przywiozła. Ja to tylko kosę spalinową odpalę. Orliki. O, mamusia, twoje ulubione. Mamusia tylko wzdycha, bo będziesz to sadzić. O. To wezmę. W czosnku mam teraz skorupę po wodzie. To będzie dobrze mi tutaj spulchnić. I później będziesz miała do kopania kartofli. No i do kopania kartofli też będzie. Do kartofli by się przydało jeszcze ząbek, ale to będzie dobre.
To weźmiemy, będzie nie? Dobre. Będzie dobre. O, popatrz. Grabki w wersji mini. Dla ciebie. O, tutaj takie coś mam. Zobaczcie. Bardzo dobra rzecz. Polecam wam, bo ma podcinak do zielska i ma tutaj gwiazdy spulchniające. I to naprawdę robi fajną robotę. Też takie coś mam i w tym roku mi się to bardzo dobrze przyda na tą moją skorupę popowodziową. Robię kawkę. Muszę odpocząć. Ach, jak mnie te zakupy zmęczyły. Edziu jeszcze nie wie, ile wydałam. Jak się dowie, to kawa mu będzie potrzebna, taka z dwóch łyżeczek. Na trzech drzewkach się nie skończyło. My z mamusią, jak jedziemy na zakupy do ogrodniczego, to jak wracamy, to tatuś i Edziu nawet nie wychodzą z domu. Baby szaleją, tak. Uczucie. Ja powiem wam, że nienawidzę robić zakupów. Nienawidzę chodzić do sklepów. Nie wliczając w to oczywiście sklepów ogrodniczych i takich budowlanych. Do tych to mogę chodzić i spędzić tam cały dzień. Też tak macie? O, nawet kupiłam sobie butelki na propolis. Będziemy z Edziem rozlewać propolis i kupiłam tutaj kilka butelek. Porzeczki czarne, 4 sztuki wzięłam sobie. Agrest sztuk 2. Nie na nóżce, nie na jakichś takich szczepionych formach, nie szczepione formy, tylko zwykły, tradycyjny, krzaczasty agrest. Doniczki, sznurek, znaczniki, no i oczywiście, jakby było inaczej, o, wszystko się przewraca. Kwiatki, orliki. Mama bardzo lubiła orliki i to są chyba takie kwiatki jeszcze z babcinych czasów. Ja zawsze pamiętam orliki w ogródku przed domem i u prababci w Szumiłowie też pamiętam orliki. Pamiętasz, mamo? I takie kwiatki były, ja nie wiem, jak one się nazywają, ale starsi ludzie mówili na nie, jak to było, nieśmiertelniki? Śmiertelniki, tak? Śmiertelniki. A to chyba są, dzisiaj się na to chyba mówi jeżówka. Tak, i różnie to. A kiedyś to były śmiertelniki. No, także te kwiaty pamiętam z dzieciństwa i one są ładne. I dzisiaj też żeśmy kupiły. Właśnie przed chwilką wylądowały na mojej łące gęsiówki. No i teraz ktoś powie, ale mi sensacja. No jest to sensacja, bo jest to gęś zaliczana do kaczek, kaczka egipska. I one, ich naturalnym środowiskiem jest Egipt i dorzecza Nilu. One w Polsce kilka lat temu jeszcze w ogóle nie były znane. Pojawiły się tutaj kilka lat temu i w 2020 roku było ich tylko kilka par zaobserwowanych na terenie naszego kraju i raczej one tutaj były przelotnie. Gniazdowało dosłownie coś tam 3 czy 4 pary na terenie naszego kraju. Teraz są one dosyć pospolicie spotykane, ale jeżeli chodzi o zakładanie gniazd, no to niestety do nielicznych tutaj należą. I pojawiły się u mnie jakieś 3 tygodnie temu. Pierwszy raz właśnie z Edziem i z Agnieszką, żeśmy je tutaj zauważyli. Były na łące 2 dni i zniknęły na kilka dni. Po kilku dniach znowu się pojawiły i były jakiś tydzień. Na tyle się już oswoiły z nami, że wiecie co, zaczęły przychodzić mi na podwórko koło kur i
One były do momentu, dopóki kot do nich nie przystartował, zaatakował kaczkę. Jak kaczor się na tego mojego kota rzucił, to dosłownie sierść i pióra szły. No i wtedy, od wtedy kot zaczął unikać łąki, no a te kaczuszki zniknęły na tydzień czasu. No i dzisiaj widzę, że znowu się pojawiły. No i prawdopodobnie będą szukały gdzieś tutaj założyć gniazdo, bo skoro one tutaj już są od 3 tygodni i dzisiaj znowu wróciły, no to jest szansa, że może tutaj akuratnie się doczekam, że wyjdą małe pisklaczki. Te kaczki, kurczę, lepiej się do nich nie zbliżać, bo są bardzo agresywne. Bronią swojego terenu i samiec, no, jest taki zadziorny. Mają one takie ładne, charakterystyczne obwódki wokół oczu i plamkę na piersi. Śliczne są, w ogóle nie czują niepokoju tutaj. Nie boją się mojej osoby, one są już przyzwyczajone do nas, bo wiedzą, że my tutaj się kręcimy cały czas, nie zagrażamy im i czują się bezpieczne, dopóki mój kot się nie pojawi. Ale myślę, że teraz już będzie szerokim łukiem omijał tutaj tą łąkę, jak zobaczy te kaczki. Gęsiówki siedzą sobie spokojnie na łące. Nie niepokoję ich. Obraz może nie był zbyt idealny, bo też jak robię takie dosyć duże zbliżenie, żeby przybliżyć dany obiekt czy zwierzę, tak jak w tym przypadku ptaka, to on się robi taki bardziej szarawy, bardziej ciemny. No nie jest idealny, ale myślę, że widać było bardzo dobrze. Widzieliście gęsiówkę, kaczkę egipską. Ja ją tutaj obserwuję. Siedzą one jeszcze na łące, dopóki się nie wypłoszą albo nie polecą na ewentualne gniazdo. Mam nadzieję, że założą tutaj to gniazdo. A tutaj czasem słońce, czasem deszcz. Przed chwilą lało, teraz jest pochmurno, zrobiło się zimno. Musiałam założyć sobie bluzę, żeby nie przemarznąć, bo za chwilę się nabawię choróbska. Agrest posadzę sobie tutaj, żebym miała ładnie równo w rządku. Nie chcę sadzić tam bliżej, bo zasłonią je tutaj drzewka leszczyna z jabłonią i z tego agrestu nie będzie nic. Kiedyś mieliśmy tam i właśnie on przez to, że już ta leszczyna urosła, zniknął nam. Zginął po prostu. Za dużo cienia miał. Tradycyjny agrest krzaczasty, nie na nóżkach. O, chodź tutaj, poplątał się. Pod korzeń nie daje nic. Są różne metody nasadzeń drzewek, krzewów. Większość osób pod korzeń coś daje, bądź wymienia, wykopuje taki dosyć duży kwadrat i wymienia ziemię. Powiem wam, że ja jestem tego przeciwniczką. Mój dziadek bardzo dużo nasadzał tutaj krzewów i drzewek i też tak robił. Pamiętam, jak jeszcze byłam dzieckiem, wymieniał tą ziemię, bo tutaj generalnie mamy piach bardzo słabej jakości. I on przywoził taką dobrą ziemię, wykopał potężny dół, nasypał tej ziemi takiej z obornikiem, takiej no masnej można powiedzieć. I te drzewka, agresty, porzeczki czy wiśnie sadził. I powiem wam uczciwie, że przez pierwsze parę lat te drzewka rosły jak szalone. One wręcz wybuchały swoim wzrostem. Przepięknie kwitły, pięknie plonowały, ale to było tylko kilka lat. Maksymalnie do 5 lat, dopóki ta ziemia i później jak żeśmy odkopywali, to ta ziemia, ona się zrobiła taka, jak była wokoło. Także tutaj przez lata praktyk stwierdzam stanowczo, że u mnie przynajmniej nie do końca jest to dobre, bo ta ziemia jednak, jak to się mówi, jak wchodzisz w gniazdo danego ptaka, kracz tak jak i on.
Więc tak samo jest i tutaj. Jeżeli wsadzamy coś do danej ziemi, ono się zaaklimatyzuje i przystosuje do danych warunków. Jeżeli wymienimy tylko część, jakąś małą ziemi, ona po kilku latach przejmie właściwości tej ziemi naokoło. Także to jest bez sensu, bo ta roślina, którą teraz ja tutaj wsadzam, jeżeli bym dała do ziemi wymienionej tylko na jakimś tam kawałku, powiedzmy nawet metr na metr, przez pierwsze lata będzie no przepięknie tutaj plonowała, zachwycała, ale po kilku latach i tak ona zacznie marnieć, bo będzie przyzwyczajona do dobrej ziemi. A tak ona jest już od razu, od startu, przystosowana do tej ziemi, jaka jest, a później z dobrej, tak jak to zawsze starsi ludzie powtarzali, z dobrego konia na złego się przesiąść, no to boli, ale ze złego na dobrego, no to wiadomo, każdy by chciał. Tak samo i tutaj wsadzam ją na złego konia, można powiedzieć, i będę stosowała teraz tutaj odpowiednie nawożenie, więc ona będzie miała dobrego konia, dobrego kopa do wzrostu. Wsadzam, tak jak widzicie, w normalną ziemię, taką jaką mam. I teraz pierwsze co, to na pewno tutaj opryskam sobie za ze dwa dni czosnkiem, żeby uodpornić agrest na choroby, patogeny, bo wiadomo, że agrest bardzo szybko łapie różnego rodzaju choroby grzybowe, co później widać na jak to się nazywa? Na gałązkach. Na gałązkach. Także opryskam tutaj na pewno czosnkiem, później opryskam emami i przywiozę sobie kompostowanego obornika, takiej próchnicy, i tu na wierzchu obłożę. I tą próchnicą będę okładała systematycznie, tak ze 2-3 razy w roku. Na zimę będę okładać obornikiem, tak jak wszystkie moje krzewy, czy takie te drzewka owocowe. I te składniki pokarmowe będą przenikać do ziemi. I to jest w zupełności dość bardzo dobry sposób, który wypraktykował mój dziadek. Moi rodzice tak robili tutaj sąsiedzi. Tak robię i ja, i to się naprawdę sprawdza. Dół kopię taki, aby korzenie spokojnie weszły, żeby były luźno, nie mogą być podgięte. Tutaj trzeba właśnie też zwracać na to uwagę, bo roślina będzie chorowała, jeżeli będzie miała podgięte korzonki. Gołębie gruchają. No i teraz tutaj podsypię na początek trochę kompostem. To jest kompost, który robię z różnego rodzaju odpadków, ziela. Przynoszę również tutaj obornik kurzy, obornik bydlęcy. Przekładam sobie, on mi tutaj się cały czas przegniwa. I tutaj takim kompostem teraz to obłożę. I będę co chwilę tutaj, co chwilę w sensie co jakiś czas dokładać, żeby te składniki pokarmowe w korzeń wchodziły, żeby te moje agreściki były dokarmione. Niby jest mokro, wilgoci na razie jest dosyć, ale podlać trzeba na początku. No i jeszcze porzeczka. No i posadzone. Agrest rośnie tutaj górką. Tutaj jest co prawda suszej i czeka mnie podlewanie, ale jeżeli będę go tutaj podsypywała kompostem i później będę na pewno tutaj podlewać sobie humusem, to ten agrest będzie bardzo ładny, bo on tutaj był,
Ale tak jak mówiłam, tam w cieniu, no i cień go wykończył, ten agrest, ale owocował przepięknie, mimo że tutaj była górka. No z tym, że było bardzo obfite podlewanie i podsypywanie taką ziemią kompostową i obornikiem, solidnie kilka lat przekompostowanym. Porzeczka to samo, ta sama sytuacja. Też zaraz obłożę ją tutaj kompostem. Później będę dokładała takiego przekompostowanego obornika. No i humus opryskam również czosnkiem, żeby zapobiec rozwojowi chorób grzybowych. No i takie opryski warto jest robić naprzemiennie. Nie czepić się jak rzep psiego ogona tylko jednego oprysku, bo to jest tak samo jak z człowiekiem. Jeżeli przyjmujemy jakiś lek, z reguły jest tak z antybiotykami, których no powinniśmy unikać, ale jeżeli ktoś bierze non-stop, to w końcu ten organizm się uodparnia. Warto jest stosować różne środki naturalne, raz te, żeby ten organizm wzmocnić. Tak samo jest i z naszymi roślinami, że musimy stosować raz na przykład oprysk z czosnku, raz oprysk z drożdży, to oprysk z humusu naprzemiennie, wtedy to bardzo ładnie działa, nie musimy sięgać po jakieś tam bardziej radykalne środki, radykalne metody. Także tutaj to polecam, tak będę robić. Zresztą na bieżąco, jak będę coś robiła, to będę Wam tutaj mówić, co było wykonane. W pierwszej kolejności tutaj teraz przy posadzeniu drzewek okładam sobie ziemią kompostową bądź dobrze przekompostowanym obornikiem i zaraz w pierwszej kolejności pójdzie, no podejrzewam, że dopiero pojutrze, bo muszę zrobić sobie ten czosnek, 3 ząbki czosnku zmiażdżyć, 4 nawet, zalać na noc litrem letniej wody i opryskać. Także pojutrze tutaj sobie to wszystko opryskam, a później dalej będziemy działać za kolejne 7-10 dni. Dzisiaj to jest tyle. Żegnam się z Wami, idę do dalszej roboty, prawdopodobnie będę brała się za seler, też będzie odcinek, to będzie zaraz po tym odcinku, no chyba, że coś innego wymyślę, bądź może coś z mamusią ustalimy, to wtedy zobaczymy, jak to będzie. A na dzień dzisiejszy życzę Wam radości, udanych upraw, krzewów, drzewek, warzyw, cokolwiek tam sobie uprawiacie, żeby Wam to się po prostu rodziło, darzyło i dobrze wiodło. Do następnego!